freediving, czyli tak z angielskiego tłumacząc właściwie najprościej, no to wolne nurkowanie. Właściwie na czym polega ten sport? Tak, po polsku to jest swobodne nurkowanie. Polega na tym, że na jednym oddechu nurkujemy. Bez sprzętu, bez aparatury, po prostu bierzemy jeden wdech i schodzimy pod wodę. A jakie wyróżniamy kategorie? Tych dyscyplin jest dużo, jest 6. Taki główny podział to jest na dyscypliny basenowe i głębokościowe. I są 3 dyscypliny basenowe i 3 dyscypliny głębokościowe. To może skupmy się na tych basenowych, z racji tego, że jesteśmy właśnie w wodnej nucie. Jakie tutaj typy wyróżniamy? Mamy tak, 2 dynamiki w płetwach i bez płetw. Polega to na tym, że trzeba na jednym wdechu przepłynąć jak najdalej. Żabką pod wodą, bądź w płetwach, bądź w takim monopłetwie. A trzecia dyscyplina, tą, którą teraz odbywamy, to jest statyka, czyli wstrzymujemy oddech na jak najdłuższy czas, leżąc bez ruchu na powierzchni. No i o jakich czasach możemy tutaj mówić? Jak długo zawodnicy są w stanie utrzymać się pod wodą? Mężczyźni zbliżają się do 9 minut. Właśnie mi się dzisiaj udało pobić rekord Polski, 8 minut 43 sekundy. To chyba będzie dzisiaj najlepszy czas, a kobiety to jest okolice 6 minut. Nie ma tutaj ograniczeń wiekowych, jeżeli chodzi o ten sport. Trzeba być zdrowym, mieć pogodę ducha i chcieć się ruszać. A powiedzmy w takim razie, jak w praktyce to wygląda? Jak zacząć uprawiać taki sport? Najlepiej wejść na forum, na przykład freedivingpoland.org.pl, bądź na Facebooku poszukać grupy z danego rejonu i dołączyć do takiej grupy, bądź zapisać się na kurs freedivingu, żeby w ogóle zobaczyć, czy nas to interesuje. Na pewno nie powinniśmy tego robić sami, czyli próbować samemu wannie, bądź przychodzić samemu na basen. Wtedy to jest niebezpieczne. To trzeba robić pod nadzorem. A pamięta Pan pierwsze starty, jakie tutaj, jeżeli chodzi o to, ten start dynamiczny, no to jak tutaj był dystans, no i też jaki czas, jeżeli chodzi o tę konkurencję statyczną? W statyce miałem 5 minut, a w dynamice miałem pierwszy w swoim życiu blackout, czyli na pierwszych zawodach zaliczyłem pierwszy blackout. Ale przede wszystkim poznałem wszystkich ze środowiska i wyrobiłem sobie nowe znajomości i miałem partnerów do treningu. A o czym się myśli, kiedy jesteśmy pod wodą? Kiedy musimy być takim spokojnym, wyciszonym? No bo tutaj na przykład za Twoimi plecami odbywa się jedna z konkurencji. Kiedy idziemy do łóżka i zasypiamy, tak? Każdy sobie może to wyobrazić. To jest taki najlepszy stan umysłu przed nurkowaniem. I jak nurkujemy, to właśnie chcemy być w takim spokoju. Często pod wodą pomyślę o czymś, o czym w ogóle nie pomyślę. A to jest tak naprawdę coś, co mnie uwiera, powiedzmy, od tygodnia, dwóch. Coś. Więc freediving to jest taki świetny sposób na zanurkowanie w głąb siebie i poznanie jakby swoich ograniczeń i, no i próba jakiegoś tam uporania się z tym. Zostań mistrzem.